Witam wszystkich znów na moim kanale. Jak już tutaj widać, wpada nowy filtr sportowy, wkład z KNA. Trochę ten silnik ogarniam, bo był no lekko zakurzony, że tak powiem. Rura powietrza czyściutka z dolocikiem. Tu cały środeczek. Nie nagrywałem wam, jak olejkiem namaczałem nowy filtr, ale jest ładnie nasączony olejem. Wkładzik, który zaraz będzie wędrował tu w to miejsce. Wszystko poczyszczone. Pokrywa. Śrubę i będziemy montować wkładzik nowy. Aczkolwiek był tu filtr taki sam, wkład sportowy, z tym, że był już zabrudzony. Uznałem, że jak wymieniać, to wymieniać na nowy, ale zakupiłem już do tego zestawu preparat do czyszczenia tego filtra razem z olejkiem. Także fajny zestaw, polecam. Widzimy się za chwilkę, bo tak nie dam rady nagrywać i wam pokazywać. Musiałbym zainwestować w jakiś statyw, żeby można było robić i nagrywać. Także no, widać już lepiej ten silnik w lepszym stanie, wszystko wymyte, wyczyszczone. Fajny mam preparat do mycia silnika. Nie będę mówił z jakiej firmy, żeby nie było, że coś sponsoruje, ale jest na rynku mnóstwo preparatów do wyboru. Mam kilka sprawdzonych, także nie ma źle, nie ma źle. Jak już wcześniej mówiłem na innych filmikach, będzie się działo z tym autkiem powolutku do przodu. Tak samo zderzak, maska idzie w malowanie. Tutaj mam już wloty, znaczy wloty, osłonki pod halogeny. Też już przygotowane. W hydrografice jest, o, ta osłona, tu jest w chromie. Także super to będzie wyglądać. Może wam zrobię przymiarkę. O. Mniej więcej tak wam to przyłożę. No, coś takiego by to wyglądało. Oczywiście ten halogen też będzie wymieniony, bo chcę, żeby był taki przyciemniony. Może nie czarny, ale przyciemniony, nie? Taki styl na bandytę będzie robiony. No nie ukrywajmy, no. Czarny samochód, czarny bandyta, nie? I czarnuk za kierownicą. Trzeba zadbać o ten czarny kolor. Dobra, widzimy się później. No i dolot filtra powietrza jest już ładnie zamontowany. Będzie można potem zapalić. I dodało mocy. A nic, pozdrawiam wszystkich. Widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć.